Dzień dobry Państwu, Agnieszka Grądkowska, witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Organizacje pozarządowe zaprezentowały się w amfiteatrze. Wolontariusze nagrodzeni za swoją działalność. Dwudniowe święto jolkarzy. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Kilkanaście organizacji pozarządowych z terenu Kętrzyna zaprezentowało się podczas imprezy w kętrzyńskim amfiteatrze. 21 maja odbył się z tej okazji piknik, którego celem była promocja działań podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia. Nasza placówka zajmuje się wspomaganiem rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie opieką nad ich dziećmi. Działamy już prawie od 20 lat. Pomagamy dzieciom w nauce, pokonywać trudności, dożywiamy dzieci, a wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, który nas dotuje. Mamy zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, prace różne ręczne. Dzieci mają zagospodarowany wolny czas. Burmistrz Kętrzyna nagrodził również szereg organizacji za najlepsze inicjatywy. W gronie wyróżnionych znalazło się m.in. Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Moto Mazuria. Odebraliśmy nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca, za organizację imprezy, która odbyła się w tamtym roku, 11 listopada, na Dzień Niepodległości. No i za tą imprezę, za całą organizację tej imprezy otrzymaliśmy trzecie miejsce od burmistrza, za co bardzo dziękujemy. Nie wiedzieliśmy, że aż nasza impreza i nasza organizacja może tak wpłynąć na ludzi, że mi się to tak podobało. Na odwiedzających tego dnia amfiteatr czekał szereg atrakcji w postaci parku rozrywki dla dzieci czy występów artystycznych na scenie. Gwiazdą wieczoru był zespół 2 plus 1. Na co dzień ich praca jest niewidoczna. Jednak bez niej nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Mowa oczywiście o osobach pracujących bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, czyli wolontariuszach. 19 maja w Zespole Szkół imienia Marii Curie Skłodowskiej odbył się finał konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Konkurs Ośmiu Wspaniałych sięga lat 90., jednakże w Kętrzynie był on robiony troszeczkę później. Ja osobiście zajęłam się tym konkursem od 3 lat. W roku tym, teraz w 2016, wpłynęło wniosków 12. Przesłuchaliśmy wolontariuszy bardzo selektywnie i wybraliśmy tą ósemkę wspaniałych, tak jak wskazuje konkurs młodzieżowy Ośmiu Wspaniałych. Jest też jedna laureatka, która reprezentowała już nasze miasto Kętrzyn w Warszawie i ta laureatka też otrzyma nagrodę, która została ufundowana przez burmistrza miasta Kętrzyn. Właśnie, bo warto chyba również dodać, że dzisiejszy laureat reprezentuje Kętrzyn w Warszawie. Tak, już reprezentował, już był na przesłuchaniach. Wyniki tego konkursu ogólnopolskiego będą ogłoszone w Prudniku w miesiącu czerwcu. Podczas uroczystej gali zaprezentowano ideę wolontariatu oraz nagrodzono osoby szczególnie wyróżniające się w pracy społecznej. Laureatem, który będzie reprezentował Kętrzyn na szczeblu ogólnopolskim, jest tegoroczna maturzystka Dominika Łojko. Chcę bardzo swoją działalnością podziękować pani Wąsik. To jest naprawdę kobieta, która ma ogromne serce i to ona mnie do tego zaangażowała. Ona tak pobudziła we mnie to wszystko. Należałam do szkolnego klubu wolontariuszy Szamrok i tam się właśnie rozpoczęły takie różne akcje, jak na przykład opatrunek na ratunek, gdzie razem ze swoją koleżanką chodziłyśmy po aptekach kętrzyńskich i prosiliśmy o pomoc taką materialną, na przykład jak bandaże, strzykawki. To wszystko było wysyłane do Afryki, do szpitali właśnie w Afryce.
na przykład naszą drugą akcją, która naprawdę słynęła taką popularnością nas w szkole, każdy był zaangażowany, to była zbiórka ołówków, na przykład jakichś długopisów i to było do szkół w Afryce, no bo to jest naprawdę takie największe zapotrzebowanie na to. Należałam też do klubu PCK u nas w Kętrzynie, gdzie uczyłam się jak wykonywać pierwszą pomoc, taką przedmedyczną i później szkoliliśmy na przykład między innymi w więzieniu karnym, tam w zakładzie karnym w Dublinach oraz uczniów w Karolewie. I to jest takie akcje, którymi naprawdę mogę się pochwalić i które są bardzo ważne. Imprezie towarzyszyły występy lokalnych artystów. Zdrowa rodzina, mamo, tato, kocham was, bądźcie zdrowi. To hasło przewodni pikniku zorganizowanego w naszym mieście 22 maja. Organizatorzy postawili sobie za cel promocję badań profilaktycznych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Jak widać na załączonym obrazku, tłumy przychodzą, przewija się ich bardzo dużo, bo przychodzą falami. W tym roku specjalnie nie zapowiadałam kto po kim, o której godzinie, żeby wszyscy byli razem, bo jest wiele atrakcji, po prostu żeby nie omijać żadnej. Bardzo dużo przyciąga sam grill, bo tutaj nie wiem, ludzie spragnieni grilla chyba są i takiego rodzinnego grillowania, a tu nie trzeba wkładu własnego mieć, tylko na gotowe się przychodzi. No i cieszę się bardzo, że mamy tylu innych ze stoiskami, z atrakcjami dla dzieci. A te dzieciaki są przecież przecudowne na tych występach i naprawdę zachęcają rodziców do badań, do wykonywania tych badań. Śpiewają o zdrowiu, o wszystkim. Także bardzo mi pomagają namawiać rodziny. Cały czas walczymy, zachęcamy do tych badań profilaktycznych. I teraz też, mamo, tato, kocham was, bądźcie zdrowi. A zarazem badajcie się, no bo przecież każde dziecko chce mieć zdrowych rodziców, a nie chorych w domu, prawda? Ileż to przyjemnie, jak mama się uśmiecha i zdrowa, nic nie boli, czy tata. A jak chorzy, to i atmosfera zgaszona i wszystko. Dlatego tak zachęcamy, badajcie się, nie zapominajcie o tym. Badania są bezpłatne, można w każdej chwili wykonać badanie. Kętrzynianie chętnie korzystali z możliwości darmowych badań. Czy kętrzynianie, poza tym, że przyszli dzisiaj dobrze się pobawić, zjeść kiełbaskę z grilla, przychodzą, badają się? Tak. Bardzo chętnie przychodzą i wielokrotnie nawet powtarzają badania, także my wczoraj mieliśmy taką dużą akcję tutaj, także wczoraj mieliśmy ponad 100 pomiarów. I jak dopiero zaczęłam, także... I jak stan zdrowia kętrzynian? Dobry. Parametrów było podwyższonych, ale ogólnie były dobre pomiary. Tego dnia atrakcji nie brakowało. Konkurencje sportowe, malowanie twarzy, pokazy baniek mydlanych, występy artystyczne, a dla zgłodniałych kiełbaski z grilla. To wszystko w połączeniu z dobrą pogodą sprzyjało rodzinnemu piknikowi na kocykach. Dlaczego zdecydowali się państwo wziąć udział w pikniku rodzinnym? Żeby rodzinnie czas spędzić wspólnie z synem, żeby się pobawić. Zapomnij, że dziecko bierze udział. A, dziecko nasze bierze udział, tak. W konkursie z szkoły numer 3 będzie śpiewał piosenkę. A jak oceniacie takie inicjatywy? Super, myślę, że to jest świetna sprawa. Stwierdziliśmy, że jeżeli będzie pogoda, to możemy przychodzić co tydzień tutaj na piknik taki. Koc rozłożyć i sobie siedzieć. Miło spędzać czas. Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu Jana Pawła II. Taki tytuł nosi książka będąca efektem współpracy miasta Kętrzyn z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Spotkanie promujące tę publikację odbyło się 20 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzyńskim Zamku. Książka jest pokłosiem zorganizowanego w 2015 roku sympozjum naukowego poświęconego papieżowi Polakowi. Z redagowania zaprezentowanych wtedy wykładów podjęli się Michał Strzelecki oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Agnieszka Górska. W zeszłym roku w październiku zorganizowaliśmy seminarium dotyczące
Jana Pawła II, był to Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności. To seminarium spotkało się z bardzo dobrym odbiorem, takim pozytywnym wydźwiękiem zarówno wśród władz miasta, środowiska naukowego, jak i samych mieszkańców. A dzięki współpracy Urzędu Miasta Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie powstał pomysł, żeby uwieńczyć obchody roku Jana Pawła II publikacją książkową. A ten pomysł jakby jeszcze zwieńczony jest w tym roku tym, że są następne obchody 1050-lecia Chrztu Polski, czyli wszystko nam się tak pięknie układa i wiąże. Jakby dzisiaj możemy powiedzieć, że obchodzimy dwie ważne uroczystości. Promocję książki Dylematy i wyzwania w społecznym nauczaniu Jana Pawła II, a także obchody Chrztu 1050-lecia Polski, przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Także wszystko się pięknie wpisuje i Jan Paweł II, i nasze chrześcijaństwo, i to wszystko, co się tutaj za chwilę zadzieje. Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Kazimierza Wielkiego po raz kolejny stała się areną wydarzeń rolkarskich. Wszystko za sprawą tegorocznej edycji zawodów Kętrzyn Freestyle Slalom 2016, które w weekend 21-22 maja odbyły się w Kętrzynie. Startuję w Freestyle Slalom Kętrzyn, to są zawody ogólnopolskie. Przyjechali do nas zawodnicy z całej Polski właściwie. Startuję w konkurencji Battle, Classic i Speed. Na razie w Speedzie były moje kwalifikacje i wydaje mi się, że przejdę dalej. No to jaki wynik osiągnąłeś? Właśnie nie wiem. Nie wiem do końca jakie miejsce, dlatego że waha się między drugim a trzecim miejscem. Zawody zaliczane są do Pucharu Świata rankingu organizacji WSSA i rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych. Senior, junior oraz dzieci. Mamy raz, że dużo gości przyjezdnych, bo spodziewaliśmy się, że będzie dużo osób, ale nie aż tyle, bo mamy do rozegrania 5 konkurencji. To jest ta główna konkurencja, to jest Battle, jest Speed Slalom, jest Classic Park, czyli jazda synchroniczna. No i dla maluszków jest trójbój dziecięcy. Jest na zawodach w tej chwili ponad 100 osób. Przyjechali goście z Rzeszowa, z Otwocka, z Warszawy, z Białegostoku, nawet z Ukrainy mamy gościa. Tak, no i Kęczy naturalnie Bluber, jak zawsze na rolkach. Bawimy się bardzo dobrze, poziom zawodników coraz bardziej rośnie. Bardzo cieszy to, że jest dużo juniorów, czyli dużo takich narybek na freestyle slalom, młodą dyscyplinę, która się prężnie rozwija i w Polsce, i na świecie. Dodatkowo w sobotę 21 maja o godzinie 19 na placu Piłsudskiego odbył się night skating, czyli nocny wyścig rolkarzy ulicami miasta. Osiem drużyn z Kętrzyna oraz Kaliningradu wzięło udział w piłkarskim międzynarodowym turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. Impreza odbyła się 21 maja na stadionie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Młodzi zawodnicy z roczników 2005-2006 i 2007-2008 dostarczyli swoim kibicom mnóstwo emocji. Zmagania obserwował również fundator Pucharu, czyli burmistrz miasta Krzysztof Hećman. Tu już nieraz się spotykamy na poziomie miast Kętrzyn-Kaliningrad i Kętrzyn-Świetły. Była taka pozycja ze strony też rosyjskiej po kolejnych spotkaniach, więc dzisiaj taki trochę większy turniej przyjechał. Kilka zespołów z Rosji, z zawodu kaliningradzkiego, konkretnie z Kaliningradu, z kilku szkół i naszych jest kilka zespołów, także takie miłe rozgrywki tuż przed mistrzostwami Europy we Francji. W ostatecznej klasyfikacji doszło do sportowo-koleżeńskiego kompromisu. W gronie młodszych piłkarzy zwyciężyli zawodnicy Baltiki Kaliningrad, natomiast wśród starszych lepsza okazała się granica Kętrzyn. Drużyna zwyciężyła pierwsze miejsce. Ciężko było? Można tak powiedzieć, bo drużyna jedna z kaliningradzkich właśnie dała już z siebie wyraźny wysiłek przeciwko naszej drużynie i po pokonaniu tej pierwszej drużyny z Kaliningradu, ci z drugiej drużyny już wiedzieli, na co naszą drużynę stać i dlatego trudniej było już z nimi zwyciężyć, ale cieszę się, że zrobiliśmy ten remis, zdobyliśmy 7 punktów i zwyciężyliśmy w tym turnieju. Granica Kętrzyn dalej bez zwycięstwa. Końcówka rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej przyniosła naszym piłkarzom serię spotkań z czołowymi drużynami ligi. 21 maja do Kętrzyna zawitali zawodnicy Concordii Elbląg. Niestety po ciekawym i emocjonującym meczu Granica przegrała 2-4.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli Kacper Rałowiec oraz Damian Awtuch. Jak spotkanie ocenili trenerzy obu drużyn? Zadowolony jestem ze zwycięstwa, chociaż te bramki, które straciliśmy, były niepotrzebne. Wydaje mi się, że zwycięstwo zasłużone, mieliśmy sporo sytuacji do strzelenia goli. Dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy wiele okazji. Strzeliśmy 4 bramki, ale jest niedosyt, bo sytuacji naprawdę było dużo. No i szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Później straciliśmy bramkę na 2-1, zrobiło się nerwowo, w samej końcówce na 3-2. Dobrze, że dołożyliśmy już na 4-2, uspokoiliśmy mecz. I jestem zadowolony ze zwycięstwa. Dalej liczymy się w walce o utrzymanie w trzeciej lidze. Panie Mirku. Gratuluję oczywiście trenerowi zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że gramy z jednym z czołowych zespołów trzeciej ligi. Ale jestem zadowolony generalnie z meczu. Chłopaki podeszli do meczu dosyć rzetelnie. Graliśmy otwartą grę. Trzeba dostrzegać pozytywy, czyli to, że jednak młodzi zawodnicy radzą sobie z tak solidnym zespołem i też potrafimy stwarzać sobie sytuacje. Strzelaliśmy bramki, trochę napytaliśmy biedy i kłopotów w końcówce takiemu faworytowi, no bo w tym meczu był faworyt jeden, to oczywista sprawa. Natomiast no też i kolejny zawodnik, Marcin Dwulat, wszedł na końcówkę meczu, to też jest junior i to jest następny chłopak, który będzie grał, mam nadzieję, w przyszłym sezonie, jeżeli tylko mu zdrowie pozwoli. I to są takie, bym powiedział, symptomy optymizmu, które pozwalają myśleć, że ci młodzi chłopcy w przyszłym sezonie, w czwartej lidze, nie będą tylko, że tak powiem, dostarczycielami punktów, tak jak to jest w trzeciej lidze. No ale tu niestety muszą się potykać ze starymi wyjadaczami, którzy już w tej trzeciej lidze rozegrali sporo meczów, a Concordia, wiadomo, ma też i swoją historię w drugiej lidze. Także no, gratuluję zwycięstwa jeszcze raz, ale też cieszę się z naszego meczu, że zagraliśmy fragmenty całkiem przyzwoitej gry. Już dziś o godzinie 21 w amfiteatrze w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego będzie można obejrzeć film Lego Przygoda. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Z okazji tego radosnego święta przygotowaliśmy dla wszystkich dzieci i ich rodziców zabawną animację pod tytułem Lego Przygoda. Wyświetlimy ją 27 maja. W sobotę o godzinie 19.30 na scenie amfiteatru wystąpią zespoły Freakin' Rude Boys i Pulse Generation oraz Aleksandra Dygórska. 1 czerwca to oczywiście tradycyjne obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji w amfiteatrze o godzinie 11 rozpocznie się piknik rodzinny. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Angry Birds w wersji 2D i 3D oraz Dzień Matki. Angry Birds to filmowa, animowana wersja najpopularniejszej gry ostatnich lat. Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe ptaki nieloty. Na rajskiej wyspie żyją też Red, Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek. Na ten film zapraszamy od 27 maja. Dzień Matki to nowy film reżysera takich przebojów jak Pretty Woman i Uciekająca Panna Młoda. Film pokazuje mądre i zabawne spojrzenie na współczesną rodzinę, jak również różne oblicza macierzyństwa. Gwiazdorska obsada, m.in. Julia Roberts i Jennifer Aniston, gwarantują nam ciepłą komedię o wyjątkowym dniu, w którym każdy z nas czuje się dzieckiem. Serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. Kętrzyn po raz kolejny będzie areną zmagań najlepszych młodych siatkarek w Polsce. 16 reprezentacji wojewódzkich rywalizować będzie w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Impreza odbędzie się w dniach 27-30 maja w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kętrzyn po raz kolejny będzie areną zmagań najlepszych młodych siatkarek w Polsce. 16 reprezentacji wojewódzkich rywalizować się będzie w 22. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Mecze odbywać się będą w dniach 27-30 maja w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Oficjalne otwarcie olimpiady zaplanowane jest na dzień 27 maja o godzinie 8:30. Natomiast 30 maja odbędą się mecze finałowe oraz około godziny 20 ceremonia zakończenia olimpiady. Serdecznie Państwa zapraszam. 28 maja o godzinie 12 w Bałtyckim Centrum Bilardowym rozegrana zostanie czwarta kolejka drugiej polskiej ligi bilardowej. Mosir 2 Kętrzyn zmierzy się z SKB Mrągowo. Warto zaznaczyć, że nasza drużyna MKS Mosir Kętrzyn obecnie zajmuje w grupie pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że to się utrzyma do końca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz Bałtyckie Centrum Bilardowe zapraszają wszystkie dzieci na turniej bilardowy z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca o godzinie 12 w Bałtyckim Centrum Bilardowym. Już 2 czerwca na stadionie przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędą się pierwsze mecze Kętrzyn Kids Cup 2016. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Gruntkowska, dziękuję serdecznie za uwagę.